Jeszcze kilka może takich ciekawych odmian, które są dla mnie najprzyjemniejsze, jeżeli chodzi o wygląd, smak. Choć smak tutaj jest kwestią względną i trudno jest dyskutować, ale mnie smakują. To ten pomidorek Pink Brandywine. Przepiękny, przepyszny, soczysty. I te kolory, i kształty. Pomidor, który na pewno znajdzie się w moim przyszłorocznym planie do wysiewu i sadzenia, to jest bawole serce. Tu akurat taki piękny okaz, znowu zaznaczony taką taśmą, czyli zostaje na nasiona. No, ten myślę, że waży jakieś 700 gram. Bawole serce, chociaż nie jest zbyt odporny na choroby, bo tu takie dostają jakieś plamki, ale jest tak smaczny i tu w górze u szczytu folii również zawiązuje jeszcze owoce. Także przecudowny pomidor do jedzenia. Duże zapotrzebowanie tutaj w rodzinie i wśród znajomych, którzy ten smak także oceniają bardzo pozytywnie. Kolejny, który zasługuje na uznanie, to Captain Lock, który jest pomidorem takim zielono-pomarańczowym, ale jakie te grona są duże, olbrzymie, tak cieszą, tak napawają radością, że na pewno znajdzie się w spisie do zebrania nasion. Koktajlowa radana. Świetny pomidor, masa gron i do takich olbrzymiej ilości pomidorów i na pewno również wśród moich pomidorów będzie rarytasem. W ogóle planuję w przyszłym roku posadzić trochę więcej nasionek, trochę więcej pomidorków koktajlowych. Ten koktajlowy, żółty Songold, przepyszny, przekochany pomidorek. Słodziutki, słodziak. Proszę zwrócić uwagę, że jem prosto z krzaka. Pomidory nie opryskiwane chemicznie. Na pewno znajdzie się w moich przyszłorocznych nasadzeniach. I jeszcze mam nadzieję wiele, wiele innych koktajlowych, bo te pomidorki koktajlowe są chyba najsmaczniejsze. Kolejny mój koktajlowy, hodowany z własnych nasion. Nie znam jego nazwy, ale też przesmaczny pomidorek. Też go można jeść. Troszkę tylko z kurzu. I... Dobry. Albo ten, taki malutki, dużo, dużo mniejszy. Gruszkowaty taki trochę kształt, bardzo słodziutki. No i kolejny z tych wielokwiatowych, olbrzymiej ilości owoców. Z takich średnich pomidorów, tu mam pomidorek o nazwie Czarne Nogi, paprykowy, od Gosi Zagórza. Pozdrawiam, Gosiu. Piękny pomidorek i przede wszystkim, no bo taki kształt nietypowy, podłużny, kolor taki ciemny, tak jakby czarny, stąd chyba ta nazwa. Świetny do suszenia, mało miąższu, ale słodkawy i już wkrótce, jeśli dojrzeje jeszcze kilka tych owoców, zostanie suszony w suszarce, a później z olejem przygotowany, wypreparowany. Ale to już moja żona się tym zajmuje, więc tu nie podam w tej chwili Wam receptury, jak to się robi. Z takich średnich to cytrynia. Niesamowita ilość gron i owoców. No, kształt cytrynki, cytryny, wygląd cytryny. No, może średniej jakości w smaku, że troszkę taki kwaskowaty, ale ta barwa i ta ilość owoców na krzaku cieszy,
Także na pewno znajdzie się w mojej uprawie w przyszłym roku. Tu pomidor o nazwie Ideal. No ale taki ideal to on chyba nie jest, bo niestety dość mocno tutaj choruje i no już oczywiście tu część owoców jest zebranych, ale jednak ilość tych gron jest mała i wydajność tego pomidora jest mała. Pomidor Rose of Blayan, piękny pomidor, rozdwojona łodyga, czyli duża ilość owoców, a owoce olbrzymie, 800 gram myślę, te na dole. Niektóre, oczywiście też zostaje na nasiona oznaczone już tutaj tasiemką, żeby przypadkiem ktoś go nie oberwał. I pod sam szczyt folii rośnie i owocuje dalej. Malachitowa szkatułka od Pawła pod jego numerem 99. Przepiękny pomidor. Duża wydajność. Przesłodki smak. Cudowny. Olbrzymie owoce. Szczególnie te dolne grona. Olbrzymie. Ale kolejne też aż pod szczyt folii praktycznie owocują. I jeszcze coś tam kwitnie, ale to już jest niestety za późno, żeby coś urosło na samym, na samej górze już. Także na raz, dwa, trzy, cztery, na piątym gronie, na każdej łodydze, czyli w sumie 10 gron na jednym krzaku. Dużych, olbrzymich pomidorów. Bo jeden waży tutaj ten na dole na pewno 500 gram minimum. Pomidor Aussie od Pawła, numerem 96 u niego oznaczony. Też piękne, bo olbrzymie pomidory. A ten waży na pewno gdzieś 700-800 gram. Jeszcze jedna Pawłowa odmiana, 95, oranżowe serce. Taki piękny pomidorek. To prawda nie ma zbyt dużo ilości gron i owoców, ale przepiękny kolor, złoto, pomarańczowy taki. I dość duże te odmiany, także na pewno zostaje, tak, tu jest oznaczenie, zostaje do zebrania nasion, ten jeden owoc. Black Sherry koktajlowy od Gosi. Duża ilość owoców, takich dość dużych koktajlówek, a najciekawsze to ich kolory. Takie trochę brunatno, czerwono-czarne i prześwietne w smaku. Oczywiście zostaje na nasiona, tak jak wcześniej mówiłem, chcę zwiększyć liczbę koktajlowych świetnych dodatków. Proszę, takie grono zielone i rośnie, i rośnie. O sam szczyt, nic mu się nie dzieje. Kolejny pomidor od Małgosi to żółta sakiewka, przeznaczony na suszenie. Bardzo duże grona. I rzeczywiście żółto-złoty kolor. Aczkolwiek czekam tu na dojrzałość większej ilości owoców, żeby móc je zasuszyć i zrobić z olejem. Według Małgosi przepisu. Kolejny od Gosi to paprykowy czerwony, też na suszenie, o takim kształcie, aczkolwiek jeszcze jest zielony, jeszcze nie jest czerwony, ale czekamy, mamy czas, jeszcze mamy czas, żeby pomidorek dojrzał i ocenić jego smak. Jeszcze jeden pomidorek zasługujący na uwagę to Prussian Orange od Małgosi, po takich ciekawych kolorkach, właśnie takich, i ciekawym takim kształcie, taki sercowaty trochę. Kolejna odmiana, ale tym razem Madzi od Magdy, Rozowo Stars. Olbrzymie pomidory, duża ilość gron, duża ilość owoców i takie właśnie olbrzymy. O, jak to pokazać, ale praktycznie dłoń się kryje, czyli 700-800 gram i takie też kolory, piękne malinowe kolory,
i w smaku też jest wspaniały. Kolejny pomidorek Magdy, czerwen gradiński. Duża ilość owoców, owocuje po sam szczyt, zielone są jeszcze i te, które się już wybarwiają, są olbrzymy. 700-800 gram i przepiękne kolory. Takie czerwono-malinowe, duże. Oczywiście też zostaje ta nasiona, ta odmiana. Red Gigant od Gosi. Duże, olbrzymie pomidory, piękne i smaczne. A tymczasem pozdrawiam wszystkich, którzy dzielili się ze mną nasionami, szczególnie Pawła, Gosię i Magdę oraz wszystkich, którzy oglądali ten film i którzy uprawiają pomidory. A wszystkich proszę o łapki w górę, o subskrybowanie mojego kanału i zapraszam do oglądania kolejnych moich filmików.